Ozbudź się śpiący i powstań z martwych, a zajaśnieje Ci Chrystus. Bracia i siostry, Wielka Sobota. Dzisiaj obchodzimy święto, kiedy nasz Pan powstał z martwych. Liturgia paschalna o tym nam przypomina, o tym wielkim dziele zbawczym. Dlatego z tego miejsca chcę złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia, dużo radości, pokoju i miłości od tego, który jest, który zmartwychwstał, który daje nam prawdziwą radość, który daje nam prawdziwy pokój. I życzę Wam, żebyśmy rzeczywiście się przebudzili dla Niego, żeby nasze życie nie było ospałe, żeby nasza radość rzeczywiście była prawdziwa, nieudawana, byśmy chcieli wpatrywać się w Jego twarz i z nadzieją, żebyśmy szli w tym kierunku, w którym On nam wskaże. Chciałbym z tego miejsca pozdrowić wszystkich księży, z którymi współpracujemy, z różnych wspólnot, pozdrowić wszystkich liderów, pastorów, z zaprzyjaźnionych wspólnot chrześcijańskich. Niech Pan Bóg Wam błogosławi w tym czasie szczególnie. Niech pomnaża się Jego łaska, niech przychodzi coraz więcej ludzi do Waszych wspólnot, a przede wszystkim niech wzrasta miłość między Wami, bo potem nas poznają. Niech ta miłość, którą nam daje Chrystus, który do końca nas umiłował, który zmartwychwstał, rozlewa się w naszych sercach. Niech On nas prowadzi i umacnia nasze kroki. Pan jest mocą swojego ludu. Bo jesteś, bo żyjesz.